Spotykamy się z okazji premiery filmu Jak poślubić milionera. Opowiedz o tej produkcji, co to będzie za film? Film pod tytułem Jak poślubić milionera, jest to komedia romantyczna. Komedia romantyczna opowiadająca o losach dziewczyny, która kiedyś była bardzo zakochana, została zraniona i teraz już nie wierzy w to, że swoją miłość odnajdzie. Ten film jest jakby takim poradnikiem trochę, jak znaleźć miłość swojego życia. Oczywiście patrzymy na to z dystansem. Mówi o tym, że jak już o czymś naprawdę bardzo marzymy, to warto do tego dążyć. Jak sobie coś wymyśli człowiek, to na pewno się to spełni. Yo, fight! Co? Normalnie, zwalniam cię. Ja potrzebuję tej pracy. Mamo, ty. My jesteśmy biedni. Dzień dobry. Pani oferta jest nadal aktualna? Bardzo urocza, a też wzruszająca historia głównej bohaterki, którą gra Małgosia Socha, gdzie w tym takim trudnym świecie nawiązywania trwałych relacji w dzisiejszym świecie ona dąży do tego, żeby być szczęśliwa. No i to też chyba będzie idealny film na święta, bo premiera tuż, czyli celujecie tak właśnie mocno w okres przedświąteczny. Premiera jest, film wchodzi do kin 29 listopada, premiera uroczysta jest 28 listopada. Faktycznie to jest tuż przed świętami, wprawdzie z tego co pamiętam, chyba że coś się zmieniło w montażu, to choinki nie mamy w filmie, natomiast mamy dużo emocji, jakże i pozytywnych, komediowych, ale też takich prawdziwych. To bardzo prawdziwa historia jest. Ta dama właśnie odziedziczyła 100 milionów euro. Opowiedz o swoim bohaterze, bo patrząc na zwiastun, to on chyba nie jest taki do końca krystaliczny bohater, nie taka krystaliczna postać. Też ja przyjąłem tę rolę z tego względu, że była ona na tyle interesująca, bo też nie grałem takiej postaci człowieka, który jakby pierwszy raz nie jest takim wiodącym gościem, który ani nie jest pewnym siebie, ani charakterologicznie, ani nie jest jakimś takim kobieciarzem, tylko facet, który jest dziennikarzem, showmanem. Jak się włączają kamery, to jest naprawdę bezwzględny dla swoich rozmówców, a jak się wyłączają kamery, to jest bardzo skromnym, nieśmiałym i wrażliwym człowiekiem, czyli taki jakby dualizm trochę postaci. Bardzo ciekawa postać, dużo materiału do zagrania, mam nadzieję, że w montażu to wszystko zostało. Świetna praca z Filipem Zylberem, wspaniała obsada, ja głównie gram z Małgosią Foremniak, ale też z Justyną Steczkowską, więc gram naprawdę z paniami, które są na wysokim poziomie i popularności w naszym kraju i też na wysokim poziomie aktorskim. No i fantastycznie jest się spotkać z Justyną Steczkowską, której się słuchało i słucha nadal. Niedźwiadku, już jesteś chyba zajęty. Podziękuj pani ładnie.